No dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z czytaniem z cyklu Co on, ona myśli, co czuje i co zamierza wobec Was. I będzie to krótki przekaz dla każdego znaku zodiaku. Kochani, podglądniemy sobie obiekt Waszych westchnień, Waszego partnera, partnerkę, bądź osobę, z którą niedawno zaczęliście się spotykać, bądź którą jesteście zainteresowani, a jeszcze nie mieliście odwagi na przykład zagadać. Także kochani, będziemy sobie tutaj sprawdzać, co ta osoba właśnie myśli o Was, co czuje do Was i jakie ma plany wobec Was, tak? Oczywiście będziemy sobie lecieć od baranka do rybek po kolei. Czasóweczkę do poszczególnego znaku zodiaku znajdziecie tradycyjnie w opisie pod filmem. Ogólnie moich nowych widzów zachęcam do zajrzenia do tego opisu, ponieważ jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi naprawdę warto się zapoznać. Kochani, pamiętajcie o łapkę w górę, pamiętajcie o komentarzach. Jeżeli macie ochotę, udostępnijcie ten filmik swoim znajomym, podzielcie się nim. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, witam Was serdecznie i oczywiście zapraszam do subskrypcji. Dobra, kochani, nie przedłużamy, to będą krótkie czytania. Lecimy tradycyjnie od baranka. Dla Was talia jest już przetasowana. I sprawdźmy, co ta osoba myśli. Arcykapłan, co czuje? Dwójka monet i co zamierza. Król mieczy, król kielichów, piątka pentakli, as mieczy. Okej, kochani. Dobra. Kochani, co ta osoba ma w głowie? Co myśli o Was, o tej sytuacji? Arcykapłan, bardzo ładnie, uważa Was za osobę bardzo mądrą, doświadczoną, z taką mądrością życiową. Uważa Was za osobę, która nadaje się na stałego partnera, na stałą partnerkę. No, myślę, że ta osoba też myśli może właśnie albo o jakiejś stabilizacji, albo myśli coś więcej o Was, jeżeli to jest ktoś nowy. Może myśleć o małżeństwie. Ale zdecydowanie czuję tutaj takie coś, że imponujecie tej osobie. Bardzo, ale to bardzo imponujecie. Ta osoba sama w sobie też chce stabilnego związku, chce małżeństwa albo chce poprawy sytuacji między Wami, jeżeli już jesteście w stałym związku. Zdecydowanie chce tutaj wejść na jakiś taki wyższy etap, tak? Wyższy level w tej relacji. Chce czerpać z tego radość, chce się wspinać razem z Wami, tak? Po tych schodkach. Więc jeśli chodzi o sprawy w głowie, no ta osoba ma takie poważne myśli. Jeżeli chodzi o uczucia, kochani, no to jest jakaś taka dwójka pentakli. I to powiem Wam tak, jeżeli jest to dosyć taka jakaś świeża relacja, to wydaje mi się, że ta osoba jeszcze nie do końca wie, co czuje, tak? Wydajecie się fajni, kompatybilni, tak? Bardzo właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, mądrzy, doświadczeni, ale jeżeli chodzi o uczucia, ta osoba jeszcze tak nie do końca zainwestowała, tak jakby jeszcze trochę działa, wiecie, trochę w przód, trochę w tył. Jeżeli chodzi o stałe bardziej związki, wygląda na to, że, nie wiem, może właśnie zadziały się jakieś trudne rzeczy między Wami i ta osoba też nie za bardzo wie, czy dalej inwestować, czy nie, czy się cofnąć, tak? Też właśnie mam wrażenie, że tutaj dużo zależy od Was, jak Wy do tego podchodzicie i jakie ewentualnie będą efekty takie, wiecie, między Wami, jak Wy będziecie do tego wszystkiego też podchodzić. Mam wrażenie, że z tą dwójką pentakli ta osoba też, że chce tak jakby, mówię, jeżeli tutaj jest kwestia jakiegoś stałego związku, to ta osoba chce tak zharmonizować to wszystko, naprawić tą relację. No i kochani, co ta osoba zamierza? No mamy tego króla mieczy. Wygląda mi to na jakąś poważną rozmowę. Na początku myślałam, że może tutaj chodzić o jakieś odcięcie się od siebie, nie, ale no właśnie, tutaj na spodzie wcale mi to nie wygląda na jakieś odcinanie się, bardziej właśnie na jakąś poważną rozmowę i poważną decyzję. Mam wrażenie tak, że jeżeli chodzi o moich takich, o moje osoby, które nie dawno zaczęły się z kim spotykać. Król mieczy może mówić, że ta osoba na razie zamierza powściągiwać swoje emocje, bardziej podchodzić tak logicznie do tego, na zasadzie znajomości, głębiej Was poznawać, tak? Może ta osoba ma jakieś takie blokady trochę wewnętrzne, może przeżyła jakieś trudne sprawy właśnie w przeszłości, które jeszcze trochę stoją jej na przeszkodzie, żeby się w pełni zaangażować, ale jednak król kielichów, wydaje mi się, że z czasem ta osoba zacznie się otwierać emocjonalnie na Was, tak? Aż do momentu, kiedy uświadomi sobie, że czas się otworzyć na jakąś nową drogę. Jeżeli chodzi o moje osoby, które są w stałych związkach, wygląda na to, że tak, że ta osoba na razie zamierza być taka, wiecie, troszeczkę
na dystans, tak bym powiedziała, ponieważ będzie żądać może jakiejś informacji, może trzeba będzie przeprowadzić właśnie jakąś poważną rozmowę, może trzeba będzie coś poodcinać ze swojego życia, żeby móc kontynuować tą relację, ponieważ w głębi widzę, że ta osoba jednak Was bardzo kocha, tak? Mamy tego króla kielichów. Ale piątka pentakli może mówić, że właśnie oddaliliście się od siebie, może są jakieś problemy między Wami, które stoją właśnie takim murem, może są jakieś problemy finansowe, może ta osoba też czuje się w jakiś sposób trochę niewystarczająca. I tutaj, kochani, trzeba coś przegadać, żeby móc rozpocząć taki totalnie nowy rozdział, pójść właśnie nową ścieżką, może dojść do pewnych wniosków, które będzie trzeba wprowadzić w życie, po to, żeby sytuacja między Wami się tutaj poprawiła. Mhm. Tak jest. Dobra, moje drogie baranki, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. No i lecimy do byczków. Ale moje drogie byczki, oczywiście najpierw Wam przetasuję karty. Dobra, moje byczki, sprawdzamy, co Wasza osoba myśli, czuje i zamierza wobec Was. Rycerz buław, tutaj różek, umiarkowanie i as mieczy. Trójka buław, as buław, piątka buław, ok. No, kochani, bardziej mi tu wygląda na jakąś taką świeższą relację. Wygląda na to tak, że ta osoba bardzo dobrze się z Wami bawi. Uważa, że jesteście mega seksowni, tacy pełni fanu i w ogóle, jeżeli już był jakiś taki kontakt intymny, to dobrze Wam wiecie w tych sprawach. Ogólnie ta osoba zdecydowanie czuje do Was taką pasję. Uważa właśnie, że przy Was żyje, tak? Że dobrze się razem bawicie i że możecie naprawdę... No właśnie, wejść na głębsze tematy, bo z tego, co widzę, co tutaj jest, to tego rycerza buław wcale nie biorę tak lekko, ponieważ ten rycerz buław siedzi, tak, na czterech buławach, jak widzicie. Wydaje mi się, kochani, że ta osoba widzi, że tutaj jest fajny potencjał, żeby jednak ruszyć coś naprzód, tak, żeby z jakiegoś romansu, z jakiejś takiej znajomości dosyć świeżej zrobiło się coś poważniejszego. No kochani, co ta osoba czuje? No umiarkowanie jest dla mnie kartą mówiącą, że coś tu się dzieje w tle. Może ta osoba jeszcze do końca nie jest tego świadoma, co czuje, ale wydaje mi się, że tutaj się rodzi jakieś uczucie, bo w tradycyjnym tarocie, w tradycyjnym na przykład Riderze White, tak, umiarkowanie jest pokazane właśnie, jest pokazany anioł, który miksuje dwa kielichy. No a co to są dwa kielichy? No to jest miłość, tak? Więc dla mnie umiarkowanie jest początkiem właśnie jakiegoś uczucia, jest... takimi narodzinami, bym powiedziała, uczuć. Może których nie do końca sobie jeszcze uzmysławiamy, ale coś tu się, kochani, rodzi, tak? Umiarkowanie też mówi, że ta osoba czuje się przy Was spokojna, czuje się przy Was bezpiecznie, czuje się przy Was taka... tak dobrze, tak jak w domu, wiecie, jeżeli ta osoba miała jakieś takie, nie wiem, niedociągnięcia z przeszłości, jakieś takie problemy emocjonalne, jakieś obawy, tak, przed zaangażowaniem się w związku z jakimiś, nie wiem, trudnymi sytuacjami z przeszłości, to ta osoba czuje, że przy Was wszelkie rany się goją, wiecie, macie takie lecznicze bardzo działanie na tą osobę i to jest przepiękne. No i kochani, no co ta osoba zamierza? A smieczy? No wygląda na to, że tu się zamierza, że tak powiem, powiedzieć Wam jakąś prawdę, olśnić Was. Wygląda mi to na rozpoczęcie jakiegoś poważniejszego rozdziału w Waszym życiu, tak? Ponieważ as mieczy to jest uświadomienie sobie prawdy, uświadomienie Wam prawdy o swoich intencjach, o swoich jakichś poczynaniach, o swoich planach na przyszłość. A wygląda na to, że te plany mają tutaj Was, tak? W rozpisce. Ponieważ trójka buław jest dla mnie taką kartą mówiącą, że czekałem na Ciebie całe swoje życie, tak? Dla części z Was może to być związek w jakiś sposób na odległość, to ta osoba zamierza ruszyć do Was po to, żeby właśnie rozpocząć jakiś taki nowy rozdział. Mam wrażenie, kochani, że tak, że ta osoba chce zdecydowanie zacząć coś poważniejszego z Wami, ale dla części z Was, bo mamy tutaj wieża, mamy ten sąd, tak, mogą stać jeszcze jakieś, są jakieś może jakieś komplikacje, które stoją Wam na drodze, nie wiem, odległość, może jakieś niezałatwione sprawy tej osoby z przeszłości, może ta osoba jest jeszcze w trakcie jakiejś sprawy rozwodowej, cokolwiek, ale mam
wrażenie, że te karty mówią, że ta osoba zamierza walczyć o ten wasz nowy początek i zamierza ruszyć to wszystko do przodu po to, żeby wejść z wami w taką czystą kartę, w nowy rozdział. Chce zostawić całą swoją przeszłość za sobą, wszelkiego rodzaju konflikty, być może uwolnić się właśnie z jakichś trudności, które jeszcze właśnie, mówię, stoją murem między wami i pragnie ruszyć to wszystko do przodu. Więc no to są poważne zamiary i wygląda na to, mówię, że czeka was tutaj jakaś taka poważna rozmowa, która będzie miała na celu właśnie nakreślenie tej sytuacji i tych planów na przyszłość tej osoby wobec was. Więc no, muszę się zacząć robić poważnie. Dobra, dziękuję wam serdecznie, moje drogie byki. Wszystkiego dobrego. No i lecimy dalej. Bliźnięta, bliźnięta. Zobaczmy, co u was. Dobra, bliźniaki, zobaczmy, jak u was wygląda sytuacja, co ta osoba o was myśli, co czuje i co zamierza. Piątka kielichów, rycerz kielichów, paź buław, koło fortuny, księżyc, trójka pentakli. Powiem wam tak, kochani, jeżeli jest to bardziej jakaś stała relacja, która przechodzi jakiś trudny okres, to wygląda na to, że ta osoba być może żałuje czegoś, co powiedziała, co zrobiła, rozpamiętuje jakąś przeszłość, rozpamiętuje jakąś sytuację między wami i no właśnie, ja tutaj czuję jakiś żal. Czuję jakiś żal po prostu za coś, że coś nie powiedziała, że coś zrobiła wbrew wam, że zrobiła wam jakąś krzywdę, nie wiem, cokolwiek, tak? Że wyrządziła jakiś smutek właśnie w tej relacji. Ta osoba bardzo mocno tego żałuje i wałkuje to w kółko i w kółko. Kochani, jeżeli jest to ktoś stosunkowo nowy, mam wrażenie, że ta osoba, no cóż, z tą piątką kielichów, no nie wiem, tutaj jeszcze ma jakieś chyba niezakończone sprawy emocjonalne, może z przeszłości. Może to być eks wracający do waszego życia, kochani. Wtedy ta osoba też rozpamiętuje tutaj jakąś przeszłość i być może właśnie żałuje, że kiedyś podjęła jakieś inne decyzje albo coś zrobiła wbrew wam. No ale z tą piątką kielichów jest tu jakiś żal. Żal za przeszłością, żal za tym, co się zrobiło bądź nie zrobiło, albo za tym, co ktoś zrobił, tak? Tu jest jakiś smuteczek. Nie wiem, jeżeli jest to ktoś nowy, nie wiem, może przypominacie mu kogoś? Nie wiem, jakieś takie to trochę dziwne. No, ta osoba jeszcze siedzi tutaj w przyszłości jakiejś, tak? Jeśli chodzi o myśli. Coś wałkuje w kółko i w kółko, coś jeszcze nie jest zakończone. No, ale w sercu, kochani, mamy tego rycerza kielichów. Więc ta osoba, jeżeli faktycznie wyrządziła wam jakąś krzywdę, coś zrobiła wbrew wam, to chce za to przeprosić, ponieważ no, są tu jakieś takie namiętne uczucia wobec was, tak? Uczucia pełne miłości. Ta osoba... Może to nie jest jeszcze król, tak? Ale żywi do was uczucia, tak? Może takie, jakbym powiedziała, takie trochę naiwne, może nie takie dojrzałe, ale jednak to są uczucia, tak? No, ale bardziej właśnie tutaj czuję, kochani, że ktoś tu bardzo chce za coś przeprosić, bo nie może o was zapomnieć, bo żałuje tego, co zrobił, co zrobiła. Tak jest, tak jakby ta osoba chciała naprawić to, co się stało i jeszcze raz odbudować to uczucie do was. Dla części z was, kochani, jeżeli jest to ktoś nowy, ta osoba może was postrzegać właśnie w energii piątki kielichów, że jesteście jacyś tacy smutni, zasmuceni, jeszcze żyjecie przeszłością, jeszcze nie uleczyliście się z jakiegoś związku i ta osoba niczym rycerz na białym koniu chce was tutaj uratować, ponieważ no właśnie, podobacie się tej osobie, jesteście bardzo atrakcyjni, tak, tacy... No ta osoba żywi do was po prostu romantyczne uczucia, no cóż tu będę gadać. No i co ta osoba zamierza? Paść buław, zamierza...
przeatakować, tak bym powiedziała. Na pewno będą jakieś zaproszenia na randki, na pewno będą jakieś rozmowy i na pewno będą jakieś propozycje rozpoczęcia nowej ścieżki. Na nowo, od nowa, tak? Jeżeli jest to reaktywacja jakiejś znajomości. Jeżeli, kochani, jest to ktoś stosunkowo nowy, ta osoba dalej będzie chciała eksplorować ten teren. Na razie na spokojnych warunkach, tak? Ale jednak pójść dalej. Będzie chciała z Wami dalej randkować, spotykać się, wymieniać informacje i tego typu rzeczy. Na spokojnie, kochani, ponieważ tak, z kołem fortuny ta osoba wie, że możecie przynieść ogromną zmianę do jego życia. Ta osoba też wie, że może przynieść Wam ogromną zmianę do Waszego życia. A jeżeli chodzi o osoby, które są już w stałej relacji, ta osoba wie, że możecie dużo zmienić na lepsze w tym życiu, tak? Ale są tu, kochani, jeszcze jakieś niewyjaśnione sprawy. Są jakieś tajemnice, są jakieś ukryte aspekty. Ktoś tutaj czegoś jeszcze nie mówi, jakieś sprawy jeszcze nie wyszły na jaw. Także to trzeba będzie przerobić, jeżeli chcecie faktycznie zainwestować w tą relację. Ale trójka pentakli świadczy o porządnej współpracy. Mówi o budowaniu nowych fundamentów. Także ktokolwiek to jest, czy to jest Wasz stały partner, czy ex, czy ktoś zupełnie nowy, ta osoba chce budować bądź odbudować z Wami fundamenty tego związku, ponieważ widzicie, no jest ten paś kielichów. Chce przeprosić za coś, chce ofiarować Wam swoją miłość, chce ofiarować Wam swoje zainteresowanie. Pragnie tutaj pójść właśnie nową ścieżką po to, żeby zbudować naprawdę solidne fundamenty pod Waszą przyszłość. Także ta osoba myśli o Was poważnie. Tak jest. Dobra, moje drogie bliźniaki, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. No i lecimy dalej. Zobaczmy raczki. Raczki, 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 raczki. Dobra, raczki. Sprawdzamy, co Wasza osoba o Was myśli, co czuje i co zamierza wobec Was. Szóstka pentakli. Cesarzowa. No i rycerz buław. Królowa pentakli, dwójka pentakli i rycerz kielichów. Wow, dziewiątka kielichów. Pięknie. Powiem Wam tak, co Wasza osoba o Was myśli, że jesteście bardzo zrównoważeni, że dużo dajecie od siebie, że jesteście bardzo hojni i, że tak powiem, w energii i w materii i w uczuciach, tak? Że jesteście bardzo zrównoważeni i że bardzo chce zainwestować w ten związek, tak? Albo dalej inwestować w ten związek. Ta osoba może też myśleć o kupnie Wam jakiegoś prezentu albo ofiarowaniu jakiegoś ważnego prezentu. Kochani, no z tą cesarzową ta osoba może myśleć o zaręczynach, tak? Albo o ślubie z Wami, albo o powiększeniu rodziny z Wami, jak najbardziej. Ale ta osoba też pragnie zainwestować w tą relację, dać Wam wszystko, czego pragniecie, ponieważ sama widzi, że Wy też inwestujecie bardzo dużo w tą relację, że się staracie, że kochacie, że inwestujecie swój czas, tak, swoje uczucia, że jesteście bardzo tacy hojni w tym wszystkim. Więc ta osoba też chce odwdzięczyć się Wam za tą Waszą dobroć, za tą Waszą miłość. Co ta osoba do Was czuje? No kochani, no czuje miłość najczystszej postaci. Cesarzowa uważa za piękne, atrakcyjne, cudowne osoby. Widzi Was jako przyszłe matki swoich dzieci albo ojców swoich dzieci, tak? Ta osoba pragnie z Wami no właśnie, stwarzać to nowe okazje, tak? Budować przyszłość. Jeżeli jest to świeża jakaś relacja, kochani, ta osoba pragnie zdecydowanie wejść tutaj na wyższy poziom, bo myśli o Was w kategorii właśnie żony, stałej partnerki, czy tam stałego partnera. Jeżeli jest to już osoba, z którą już jesteście dłuższy czas, ta osoba naprawdę pragnie tutaj z Wami eksplorować dalej ten związek. Może właśnie pragnie powiększenia rodziny, bądź pragnie, nie wiem, zwiedzić świat z Wami, ale ta osoba zdecydowanie Was bardzo, ale to bardzo kocha. No i co ta osoba zamierza? No rycerz buław. No właśnie, no korzystać dalej. No może mieć kosmate myśli, kochani. Ta osoba naprawdę lubi z Wami te sprawy intymne albo będzie lubić, jeżeli jeszcze tego nie było. Ale kochani, rycerz buław to jest zabawa, to jest fun, to jest eksplorowanie świata, to są wycieczki, podróże. Aczkolwiek to nie jest tylko zabawa, ponieważ mówię, ja bardzo lubię tego rycerza buław, bo ogólnie rycerz buław cieszy się średnią opinią. Ale ten rycerz buław wali w ten bęben, który tutaj właśnie, na którym gra, ale jest na podstawie czwórki buław. Widzicie te cztery buławy za nim? To jest
Mam wrażenie, kochani, że jeżeli jest to dosyć świeża relacja, to ta osoba zdecydowanie, mówię, chce to eksplorować, cieszyć się dalej wami, być z wami, ale to ma wszystko prowadzić do czegoś stabilnego, tak? Kochani, jeżeli jest to osoba, z którą już jesteście dłuższy czas, ta osoba może myśleć o jakiejś podróży, przeprowadzce gdzieś, znalezieniu nowego domu, tak? Tego typu rzeczy. Ale kochani, no ten rycerz buław zdecydowanie jest to ogień, pasja, namiętność, ta osoba dalej chce to eksplorować z wami. Jak najbardziej, kochani, myśli o was w kategorii żony, męża, tak, cudownej osoby, pragnie z wami stabilizacji, pragnie z wami równowagi. Z tą dwójką pentakli dla mnie tutaj w tym kontekście, ta dwójka pentakli mówi, że ta osoba chce z wami wszystko. Wszystko. I rodziny, i małżeństwa, i stabilizacji, i cudowności w intymności, i podróży, i zabawy, i wszystkiego, co najlepsze. No i rycerz kielichów, ta osoba zamierza się o was starać, obsypywać was kwiatami, prezentami, komplementami, tak? Ponieważ wy jesteście jego spełnieniem marzeń, bądź jej spełnieniem marzeń i ewidentnie ta osoba może być waszym spełnieniem marzeń. I ta osoba pragnie spełnić te swoje marzenia i wasze marzenia razem w tym związku, eksplorować to wszystko dalej. Tak jest, dajecie tej osobie bardzo dużo siły, dużo takiej wewnętrznej mocy, takiego właśnie powera do działania. I to ewidentnie widać z tego czytania, kochani. Więc super, piękna energia, piękna energia. Także raczki, wszystkiego dobrego, powodzonka. Dziękuję wam za wysłuchanie. No i oczywiście lecimy dalej. Lewki, lewki, lewki. Zobaczmy, jak u was wygląda sytuacja. Dobra, lwy, zobaczmy, co się dzieje u tej waszej osoby, co myśli, co czuje i co zamierza wobec was. Co w głowie? Ósemka mieczy. Co w sercu? Dziesiątka mieczy. I zamiary? Król buław. Dwójka pentakli, piątka kielichów, trójka buław. No, jakoś mi się to nie do końca podoba, wiecie? Powiem wam tak, co ta osoba ma w głowie? Mętlik, straszny mętlik. Ósemka mieczy dla mnie jest taką kartą, w której utknęliśmy w martwym punkcie, wałkujemy coś w kółko i w kółko, czujemy się uwięzieni, czujemy się zablokowani i nie widzimy wyjścia z sytuacji. Mam wrażenie, że ta relacja dla tej osoby stała się po części taką blokadą. Ta osoba czuje się, że się dusi, czuje, że właśnie nie może właśnie z tego wyjść, tak? Czuje się zablokowana, dużo czarnych myśli, dużo takich demonicznych myśli, dużo ogólnie jakichś takich złego samopoczucia ogólnie czuję w tej relacji, tak? Nie wiem, czy coś się wypaliło między wami, czy są jakieś kłótnie, czy są jakieś zgrzyty, ale zdecydowanie, no tu się dzieje coś niefajnego. No i kochani, jeśli chodzi o emocje, tak? Co ta osoba czuje? No dziesiątka mieczy, tutaj się coś wypaliło, tak? Ta osoba już, można powiedzieć, odeszła emocjonalnie całkowicie z waszej relacji, tak? Ta osoba już myśli o nowym początku, myśli o... Może już rozpoczęła nawet jakąś znajomość, kochani, bo jednak ta dwójka pentakli tutaj jest. No nie wiem, kochani, ale emocjonalnie ta osoba nie czuje już nic. To już nawet nie jest, dla mnie dziesiątka mieczy to już nawet nie jest jakieś takie, wiecie, jakie zdenerwowanie, jakieś złość, żal do kogoś czy coś takiego. Jeżeli takie emocje są jeszcze, to jeszcze w takich sytuacjach naprawdę skrajnych można to jeszcze ratować. Ale to już jest, takie, to już jest taka rezygnacja, to już jest, nic nie czuję, po prostu chcę odejść, tak? No, a to już nie wróży nic dobrego. No i kochani, co ta osoba zamierza? No król buław, wiecie co, ja mam wrażenie, że to jest kwestia przejęcia kontroli nad swoim życiem i odejścia. Może ta osoba właśnie czuje się jakoś zdominowana przez was w jakiś sposób i ta osoba chce odzyskać swoją pewność siebie i ruszyć jakąś swoją własną drogą. Myślę, że już podjęła decyzję. Podjęła decyzję, że czuje się nieszczęśliwa właśnie w tym związku i że zamierza właśnie ruszyć w jakimś nowym kierunku. Kochani, no tu jest trójka pentakli i król pentakli, więc nie wiem, czy tutaj się jest faktycznie jakaś dodatkowa osoba, z którą ta osoba wasza zaczęła już jakąś relację, czy to jest kwestia budowania jakiejś stabilizacji finansowej, może ta osoba chce się skupić na swoich finansach, może gdzieś chce się przyprowadzić, wynieść coś takiego, ale kochani, no myślę, że ta osoba już jest myślami daleko, daleko i no tutaj nie ma szansy, że tak powiem, na odbudowanie tej relacji, niestety, moje drogie lwy.
Pamiętajcie, że jeżeli to nie jest wasze czytanie, nie podpinajcie go na siłę pod siebie, tylko sprawdźcie swój ascendent, księżyc bądź Wenus, tak? Pamiętajcie o tym. To się tyczy każdego czytania. Dobra, moje drogie lwy, dziękuję wam bardzo serdecznie. No i lecimy dalej. Panny. Zobaczmy, co u was, moje drogie panny. Dobra, panny, zobaczmy, co wasza osoba myśli, czuje i zamierza wobec was. Coś tu się... No, wyostrzamy się. Halo? No, już. Przepraszam was, moje drogie panny. Dobra, sprawdzamy. Dziesiątka mieczy. Ósemka mieczy. Szóstka kielichów. Cesarz. Ósemka kielichów. Słońce. No, kochani, no tutaj też już tak średnio. Co ta osoba myśli? No myśli o odejściu od was, pójściu nową drogą, dziesiątka mieczy. Nie wiem, czy coś się wydarzyło między wami. Czy ta osoba wbiła wam mieczy w plecy, czy wy jej. Może to była ingerencja jakichś innych osób. Kochani, nie wiem, kochani, przypadkiem z tą szóstką kielichów, czy tu się nie pojawił jakiś eks, eksowa, ktoś z przeszłości u tej osoby. I tu się mogły rozbudzić jakieś emocje, tak? Jak najbardziej, może tak być. Ale jeśli chodzi o intelekt, ta osoba już jest daleko, daleko. Ta osoba już zaczyna nowe życie, nie chce się w to angażować, chce odejść, chce być jak najdalej, tak? No niestety. Co ta osoba czuje? No z tą ósemką mieczy czuje zablokowanie, czuje... Mam wrażenie, czuje, że się dusi, tak? Czuje, że nie ma innego wyjścia, tak? Jak tylko pójść właśnie w jakąś inną drogę. Powiem wam tak. No nie czuję nic dobrego, tak? Nie czuję nic dobrego. Czuję właśnie jakieś takie blokady wewnętrzne, czuję... Ja mam wrażenie, kochani, że faktycznie, że tutaj jest kwestia, że pojawił się ktoś z przeszłości i ta osoba czuje takie wewnętrzne wołanie, że musi za tym pójść. Takie coś tutaj mi się, kochane panny, pojawia. Że nie może się tego mu oprzeć, że analizuje to w kółko i może i próbowała gdzieś tam z wami być, odbudować to, ale tu jest jakieś takie silne parcie w kierunku jakiejś przeszłości. Szóstka kielichów. No i co ta osoba zamierza? No zamierza wrócić do tej przeszłości. Ewidentnie, kochani, tu jest jakiś powrót, ponieważ to daje mu jej szczęście. Ta osoba chce się związać z tą osobą, ta osoba chce wrócić do tego, co było, tak? Ta osoba chce odejść, przeprowadzić się, wyjechać gdzieś. No kochani, no z tą dwójką pentakli, no dla mnie ewidentnie tutaj jest kwestia jakiegoś trójkątu miłosnego. I szczególnie widzę, mówię, powrót jakiegoś eksa, eksowej, kogoś, do kogo jest sentyment, do kogo jest właśnie miłość, do kogo jest uczucie. To może być jakaś miłość z przeszłości, może ta osoba nawet nigdy nie była w związku z tą osobą, ale to może być jakaś miłość z czasów dzieciństwa i nagle ktoś tu się taki pojawił i zaczęło się psuć między wami. No i ta osoba chce, że tak powiem, zaryzykować tutaj w tym kierunku. Tak, ósemka kielichów dla mnie to jest ewidentne. Odejście od was i pójście w kierunku tego, co daje mu czy tam jej szczęście. Tu jest kwestia wyboru pomiędzy dwiema osobami i niestety ten wasz mężczyzna czy ta wasza kobieta wybiera no, tego drugiego bądź tą drugą. No tu jest bardzo silny właśnie ten powrót do przeszłości. Może się to wiązać z jakąś podróżą, przeprowadzką u tej osoby. Ale ta osoba chce zacząć nowe życie. Nowe życie albo odnowić jakieś swoje życie właśnie z kimś. No przykro mi, moje panny. Pamiętajcie, to samo lwom powiedziałam też. Jeżeli to nie jest wasze czytanie, nie podpinajcie go na siłę pod siebie. Ascendent, Wenus, Księżyc, sprawdźcie swój. Dobra. Wagi. Zobaczmy, co u was, moje drogie wagi.
Dobra, tak i zobaczmy, co on, ona myśli, co czuje i co zamierza wobec Was. Piątka buław, umiarkowanie, gwiazda. Co na spodzie? As mieczy, dziewiątka mieczy, dwójka pentakli. No kochani, wygląda mi na to tak. Jeżeli jest to, jest to związek, który już trwa jakiś czas, tak? Jesteście w stałym związku, to mogą być jakieś kłótnie między Wami. Mogą być jakieś kłótnie między Wami, mogą być jakieś zgrzyty między Wami, które ewidentnie ta osoba chce tutaj uleczyć, chce zostawić za sobą. Też postrzega Was w kategorii takiego uparciucha, który zawsze musi mieć rację, bądź ta osoba właśnie chce za wszelką cenę tutaj wygrać, osiągnąć swój cel, i tego typu rzeczy. Ale z drugiej strony piątka buław też może mówić, że ta osoba chce walczyć o tą relację, chce walczyć o Was, o Waszą atencję, staje tutaj na rzęsach, żeby właśnie stać się takim, wiecie, być w centrum uwagi, chce Wam zaimponować. Tak samo jeżeli właśnie chodzi tutaj o osoby, które dopiero co zaczęły się z kim spotykać. Piątka buław dla mnie jest tutaj energią mówiącą, że ta osoba widzi, że wokół Was kręcą się różne osoby i że jest spora konkurencja i że po prostu musi się wykazać, żeby zdobyć Waszą uwagę. Tak, żeby Wam zaimponować. Kochani, co ta osoba czuje? W stałych relacjach zdecydowanie czuje miłość, pragnie uleczyć tą relację, pragnie naprawić tą sytuację i kochani, no zdecydowanie jest tu taka kwestia powrotu do spokoju, powrotu do harmonii. Ta osoba chce znowu czuć tą harmonię, tą opiekę, tą miłość, to poczucie bezpieczeństwa. Kochani, jeżeli chodzi o moje nowe osoby, no cóż, ta osoba czuje, że Wy jesteście sobie w jakiś sposób przeznaczeni, że nie wiem, Wasze anioły, przewodnicy prowadzili Was, żeby razem się tu spotkać, że jest coś między Wami takiego, że no właśnie, że ta osoba nie może oderwać od Was wzroku, wiecie, że coś czuje takie magnetyczne przyciąganie do Was. Kochani, umiarkowanie też może mówić o tym, że ta osoba jeszcze nie jest może tego świadoma, ale tu rodzi się miłość. No i kochani, co ta osoba zamierza? No gwiazda, przepiękna karta naprawy, tak? Uleczenia relacji, czyli ta osoba pragnie uleczyć tą relację między Wami, spełnić Wasze marzenia, poprawić sytuację, tak? Dla osób, które są w świeżych relacjach, pragnie no, spełnić z Wami marzenie, ponieważ widzi Was jako swoje marzenie. Chce Wam zaimponować, chce z Wami wszystko, chce z Wami osiągnąć wszystko, czego pragnie, tak? Gwiazda jest przepiękną kartą, chce z Wami, o, chce sięgnąć gwiazd razem z Wami, tak bym powiedziała. Kochani, tu jest trochę stresów, tak? Tu jest trochę stresów, ponieważ ta osoba nie jest pewna, czy ją wybierzecie, czy dacie jej drugą szansę, czy w Waszych oczach, że tak powiem, no jest tutaj jakaś szansa. Ta osoba potrzebuje też prawdy, klarowności w związku z tym. Na pewno będzie szykować się jakaś szczera rozmowa odnośnie przyszłości, odnośnie naprawy tej relacji, odnośnie dalszych inwestycji, może jakichś planów wyjazdowych, wakacjowych, tego typu rzeczy. Mówię, ta osoba się bardzo tym stresuje, bo też nie wie właśnie, jakie jest Wasze podejście, ale jednocześnie ma nadzieję, że zostanie przyjęta, ponieważ no mamy tą królową kielichów, więc no tutaj jest miłość, tu jest miłość, tu jest głębokie uczucie i ta osoba pragnie, że tak powiem, dalej eksplorować ten teren. I tak jak mówię, właśnie spełnić z Wami widzicie, czego pragnie? Małżeństwa, związku, kochani, albo naprawy tego małżeństwa i związku, jeżeli już jesteście ze sobą. Także przepiękne karty, moje drogie wagi, wszystkiego dobrego, powodzonka, super, wow. No i lecimy dalej. Wagunie, no co tu się tak nie wyostrza? No, skorpiony, zobaczmy, co u Was. Skorpiony, zobaczmy. Dobra, skorpionki, patrzymy, co u Was, co on, ona myśli, co czuje i co zamierza wobec Was. Arcykapłan. Dwójka mieczy. Okej. I szóstka pentakli. Cesarzowa. Szóstka mieczy. I świat. To mi się wydaje, że jest jakaś bardziej świeższa relacja z tego, co tutaj widzę. Ta osoba, kochani, może być albo jeszcze w trakcie związku, albo bezpośrednio po jakimś rozwodzie, rozstaniu. Mhm.
Okej. Okay. Dobra, co ta osoba o Was myśli? Co myśli ogólnie w tej sytuacji? No, arcykapłan, kochani, uważa Was za osobę bardzo inteligentną, bardzo mądrą, dojrzałą, doświadczoną, która zawsze udziela mądrych rad, która jest świetnym kandydatem czy kandydatką na stałego partnera, bądź stałą partnerkę, tak? Ta osoba zdecydowanie pragnie takiego związku i widzi, że jesteście właśnie idealni pod tym względem. Arcykapłan, arcykapłanka, kochani, też może mówić, że... No właśnie, że ta osoba albo ma jeszcze jakieś niezakończone sprawy, tak? Tutaj i musi to, wie, że musi to zakończyć, żeby wejść z Wami właśnie tutaj na wyższy poziom relacji i żeby wejść z Wami w ogóle w jakikolwiek związek. Albo, kochani, ta osoba... tak jakby, wiecie co, mam wrażenie, właśnie przyjmuje jakieś Wasze dobre rady, Wasze jakieś takie radosne podejście do życia i czuje, że coś się w nim otwiera, ulecza... do tego stopnia, że właśnie chce wchodzić wyżej, więcej, że chce Was bardziej poznawać, eksplorować ten teren i zobaczyć, dokąd, że tak powiem, te schody tutaj poprowadzą. Ale w sercu, kochani, u tej osoby jest dwójka mieczy, czyli jest jeszcze jakaś blokada. Mówię, jeżeli ta osoba niedawno się z kimś rozstała, no to może tutaj jeszcze jakieś serduszko nie jest jeszcze wyleczone. Albo, kochani, dla części z Was, tak jak mówię, ta osoba jest jeszcze w trakcie jakiegoś rozwodu i wie, że nie może się w pełni zaangażować, póki, że tak powiem, nie uwolni się totalnie. Więc jeżeli chodzi o serce tej osoby, tu jest jeszcze jakaś taka mała blokada. Ta osoba jeszcze nie dostrzega pewnych spraw, albo ewidentnie blokuje się, że tak powiem, na to uczucie, nie pozwala sobie na to uczucie. Aczkolwiek co ta osoba zamierza? No, z szóstką pentakli dalej inwestować w tą relację. Ta osoba pragnie równowagi, pragnie stabilizacji, pragnie bezpieczeństwa, pragnie wymiany energii. Zdecydowanie też właśnie jest tu kwestia taka, że ona, że widzi, że Wy chcecie w to zainwestować i sama też pragnie w to zainwestować, aczkolwiek są tu pewne sprawy, które wymagają domknięcia. Tak jak mówię, nie wiem, czy jakieś sprawy małżeńskie, czy jakieś sprawy związkowe. Powiem Wam tak, ta osoba widzi w Was ogromny potencjał na przyszłość. Dla części z Was może to być kwestia odległości, może to być związek na odległość i to może stanowić jakiś problem. Może ta osoba musi jakieś formalności dokończyć, jakieś prace, tak, kontrakty i tak dalej, zanim ostatecznie z Wami będzie. Ale czuję, kochani, że ta osoba myśli o Was w kategoriach właśnie takiej cesarzowej, czyli w kategoriach przyszłości. Ale są pewne sprawy, które musi, że tak powiem, jeszcze uwolnić się od których, odpuścić, ukończyć, zanim w pełni otworzy się na ten nowy rozdział z Wami. Więc tą szóstką pentakli będzie wymiana informacji, będzie poznawanie się, będzie dalej, że tak powiem, inwestowanie w siebie, ale czuję, że na takich spokojniejszych warunkach i póki ta osoba, że tak powiem, nie będzie na czysto z pewnymi swoimi sprawami, no to nie zaangażuje się jakoś tak bardziej, głębiej. Będzie taka jakaś trochę blokada jeszcze w sercu. Ale czuję, no właśnie, kochani, no z tymi energiami czuję, że właśnie tutaj jakieś zakończenie nie jest blisko. I niedługo będziecie mogli naprawdę fajnie odetchnąć, no właśnie, i rozpocząć nowy rozdział, tak? Tak na poważnie, o, tak bym powiedziała, moje drogie skorpiony. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie, skorpionki. Lecimy dalej. Strzelczyki, zobaczmy. Dobra, strzelce, patrzymy, co on, ona myśli, co czuje i co zamierza wobec Was. Czwórka pentakli, paść buław, czwórka buław, okej, okay. Ale jest siódemka mil... okej. Dobra, kochani, powiem Wam tak, ta osoba może myśleć, że jesteście trochę zamknięci, przyblokowani emocjonalnie, że nie chcecie się za bardzo na to otworzyć, na tą miłość, na ten związek. Ta osoba też widzi, że jesteście dobrze ustatkowani finansowo, tak, że dobrze sobie radzicie w takich rzeczach, że no, solidnie stoicie na ziemi, tak, tak bym powiedziała. Aczkolwiek ta osoba właśnie czuje taką, no właśnie widzi jakąś taką blokadę w Was, tak jakby... jakby właśnie nie chce, jakbyście nie chcieli do końca inwestować w tą relację. Może to być właśnie w drugą stronę, tak? Że ta osoba trochę tak właśnie
jest taka powściągliwa w okazywaniu Wam jakichś takich czy emocji, czy zainteresowania, czy tego typu rzeczy. Może właśnie to być też w drugą stronę, że ta osoba, nie wiem, potrzebuje trochę czasu, żeby poznać drugą osobę, zanim w pełni, że tak powiem, się otworzy. Więc ta osoba może tutaj też, że tak powiem, tak hamować troszeczkę w tej relacji, ponieważ no, nie chce pokazać całego siebie, bo nie wiem, jeszcze nie ufa, musi, że tak powiem, poznać bliżej drugą stronę, więc tutaj ona może właśnie być troszeczkę powściągliwa. Kochani, co się dzieje w sercu tej osoby? No mamy pazia buław. Jeszcze miłości tu nie ma, ale jest bardzo duże zainteresowanie. Jest to taka atrakcyjność, jest ciekawość. Na pewno bardzo pociągacie tą osobę pod względem takim fizycznym. No i ta osoba właśnie widzi, że no właśnie, że tu jest taka ciekawość, kochani. Tu jest chęć eksplorowania tego dalej. To jest właśnie taka nowa ścieżka, która się otwiera, która powoduje pobudzenie, powoduje ekscytację, powoduje takie wow, więc ta osoba naprawdę chce tutaj się zagłębić w ten temat. No ale właśnie, zamierzenia tej osoby są poważne, więc to nie jest tak, że ta osoba przychodzi tylko po to, żeby się zabawić i tego typu rzeczy. Absolutnie nie. Ta osoba szuka stałego związku, szuka stałej relacji i ewidentnie tutaj też widzi taki potencjał, żeby zbudować coś stabilnego. Ta osoba może zamierza Was zabrać na jakieś, nie wiem, wesele, na jakąś imprezę, zabrać do rodziny, tak, tego typu rzeczy, przedstawić Wam Was znajomych, tak, żeby sprawdzić, jak się zachowujecie, że tak powiem, wśród znajomych, ale zdecydowanie plany są poważne. Kochani, na spodzie mamy siódemkę mieczy, gwiazdę i asa mieczy. Powiem Wam tak, jeżeli ta osoba postrzega Was jako takich właśnie powściągliwych, to ta osoba zdecydowanie będzie próbowała tutaj się zagłębić w temat, sprawdzić, o co chodzi, co ukrywacie, po to, żeby, wiecie, wszystkie sprawy wyszły na światło dzienne, po to, żeby, nie wiem, pomóc Wam w czymś, uleczyć coś, tak, tego typu rzeczy. Ale zdecydowanie z asem mieczy ta osoba chce poznać prawdę, po to, żeby móc dalej właśnie, nie wiem, zagłębić się w tą Waszą znajomość. Tak, królowa mieczy, tak, dokładnie. Ta osoba chce prawdy, chce poznać prawdę, chce tej szczerości w związku, więc może po prostu kwestia jest taka, że czuje właśnie, że jesteście tacy trochę teges, zablokowani i może uważać, że może coś ukrywacie, dlatego będzie próbowała, że tak powiem, no, powiercić dziurę, żeby sprawdzić, co ukrywacie i dlaczego to ukrywacie. Z drugiej strony, kochani, ta siódemka mieczy może oznaczać właśnie, że ta osoba jest taka dosyć ostrożna, taka z dystansem, ponieważ może też ukrywać swoje jakieś takie prawdziwe uczucia i zainteresowanie Wami, bo widzę, kochani, że mówię, z tą gwiazdą widzi Was w kategorii naprawdę spełnienia swoich marzeń. I prędzej czy później się o tym dowiecie, tak? Dowiecie się tej prawdy. Ta osoba Wam o tym powie, ale mam wrażenie, że na początku może zachowywać się tak, wiecie, tak trochę podstępnie, trochę tak nie do końca mówić o pewnych rzeczach. Może ta osoba nie chce po prostu nie wiem, wyjść na idiotę albo za szybko, nie wiem, uzewnętrznić się ze swoimi jakimiś takimi emocjami wobec Was, ale te emocje są naprawdę bardzo poważne. I ta siódemka mieczy, nie widzę jej w kategorii, że ta osoba będzie Was okłamywać, oszukiwać, zdradzać czy cokolwiek. Nie, nie, nie. To jest bardziej taka właśnie energia tej ostrożności, zainteresowania, może takiego trochę brania pod szpit, żeby się dowiedzieć, o co chodzi, żeby Was poznać bliżej. Ta osoba też może trochę wystawiać Was na takie jakieś próby, właśnie typu poznanie rodziców, poznanie znajomych, żeby sprawdzić właśnie, jak się zachowujecie, tak? Jakie macie podejście do takich rzeczy. No ale kochani, no zdacie na piątkę z plusem, albo i na szóstkę z plusem. No a smieczy zdecydowanie ta osoba chce czegoś poważniejszego z Wami, tak? No przede wszystkim chce tej klarowności i prawdy, no ale gwiazda chce z Wami spełnić swoje marzenia, tak? I postrzega Was właśnie w kategorii swojego spełnienia. Więc pięknie. Dobra, strzelczyki. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I zobaczmy dalej. Koziołki, koziorożce moje kochane, zobaczmy co u Was. Dobra, koziorożce, sprawdzamy, jak to u Was wygląda. Czwórka buław, szóstka pentakli, sąd ostateczny, trójka buław, ósemka pentakli, as kielichów. Pięknie. Kochani, powiem Wam tak, jeżeli jest to związek z dłuższym stażem,
Wygląda na to, że no cóż, albo ta osoba myśli o jakimś małżeństwie z Wami, jeżeli jeszcze nie jesteście po ślubie, albo, kochani, ta osoba myśleć może właśnie o jakimś domu, o jakiejś przeprowadzce z Wami, może macie jakieś takie, nie wiem, marzenie, żeby gdzieś się przeprowadzić, wynieść do innego miasta, do innego miejsca. Ta osoba zdecydowanie o tym myśli. Kochani, jeżeli jesteście z kimś nowym, z kimś świeżym, ta osoba zdecydowanie postrzega Was w kategorii stałego partnera, stałej partnerki. Dobrze się z Wami bawi, świetnie się z Wami bawi, uważa, że jesteście naprawdę pięknym uzupełnieniem siebie i że może być z tego coś stałego, tak? Coś konkretnego. Co ta osoba czuje? Równowagę przede wszystkim z tą szóstką pentakli, równowagę w dawaniu i braniu. Czuje, że ile sama Wam daje uczucia miłości, tyle samo otrzymuje. I to powoduje, no, szczęście u tej osoby, taką satysfakcję, zadowolenie, że uczucia są... No właśnie, są wyrównane, są odwzajemnione, tak? Czy jesteście w świeżych związkach, czy w stałych? Ta osoba czuje do Was miłość, bo to jest też właśnie ta kwestia, że czuje od Was tą miłość i to jest takie zaspokojenie siebie nawzajem, tak? Czuje, że jesteście naprawdę jak dwie połówki jabłka, że pięknie się uzupełniacie w różnych kwestiach, tak? Że możecie być naprawdę całkowicie różni od siebie, a jednak pięknie, płynnie po prostu się uzupełniacie i to jest super. No i kochani, co ta osoba zamierza wobec Was? Mamy sąd ostateczny. Jeżeli coś tą osobę jeszcze trzyma z przeszłości, zamierza się uwolnić od tego po to, żeby być z Wami. Kochani, jeżeli chodzi o, nie wiem, stałe związki, może mówić to o kwestii jakiegoś uwolnienia się od kogoś, czegoś, od jakiejś przeszłości, po to, żeby, no właśnie, ruszyć naprzód z Wami, tak? Jeżeli były jakieś trudności, nie wiem, czy w sprawach finansowych, czy ogólnie między Wami, ta osoba chce to naprawić, ruszyć do przodu i rozpocząć nowy cykl uczuciowy między Wami. Będzie szczera rozmowa o tym, może o jakimś wyjeździe, kochani, tak jest, może właśnie o jakichś blokadach, może coś tam się, mówię, działo między Wami, ale zdecydowanie ta osoba chce się uwolnić od tych blokad, po to, żeby właśnie, mówię, pójść o krok dalej, zapomnieć o przeszłości, naprawić to, co jest, inwestować dalej w tą relację i rozpocząć jakiś nowy cykl uczuciowy. Kochani, dla osób właśnie, które są w świeżych relacjach, ta osoba zamierza... Wiecie co, mam wrażenie, że to jest kwestia takiego ujawnienia się też trochę, tak? Z tym sądem ostatecznym. Może ta osoba zamierza Wam powiedzieć otwarcie, co czuje, co planuje wobec Was, jakie ma zamiary wobec Was. W końcu sąd, no to wiecie, sąd, sądowe sprawy, urzędowe sprawy, tak? Więc może myśleć o małżeństwie, tak? O tego typu rzeczach. Jeżeli tą osobę coś blokuje jeszcze z przeszłości, to zdecydowanie chce się od tego uwolnić po to, żeby ruszyć z Wami naprzód. Bo widzi Was w kategorii nowej miłości, swojej drogi, prawdziwej drogi i ósemka pentakli chce zdecydowanie to zainwestować, tak? Chcę stworzyć z tego coś więcej, chcę tego dobrobytu, chcę stabilizacji, chcę bezpieczeństwa. Więc będą tutaj jakieś takie poważne decyzje, poważne rozmowy o przyszłości, ale jednocześnie to wszystko będzie takie napełnione właśnie emocjami, uczuciami, no taką piękną, wrażliwą, fajną energią. Mhm. Kochani, jeżeli jest to kwestia na przykład odległości, jeżeli jesteście w związku na odległość, ta osoba zdecydowanie zamierza podjąć jakieś działania, które będą miały na celu przybliżyć Was do siebie, czyli na przykład przeprowadzkę do Was, tak? Albo będzie chciała, żebyście Wy przeprowadzili się do niej, ale no zdecydowanie dystans tu się skróci między Wami, moje drogie koziorożce. Więc super. Dobra, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. No i lecimy do wodników. Wodniki. Dobra. To zobaczmy, wodniki, jak to u Was wygląda. Dwójka mieczy, kochankowie, siódemka buław, arcykapłanka, ósemka buław, dziewiątka mieczy. Czyżby jakiś tajemniczy romans? Nie daj Boże, trójkąt miłosny, kochani. Dla części z Was, kochani, faktycznie może to być kwestia trójkąta miłosnego, że ktoś tu jest na doczepkę. Dla części z Was może to być kwestia właśnie jakiegoś romansu, typowo romansu, który jest sekretny, który jest być może w miejscu pracy, który ukrywacie przed światem. Coś takiego mi się tutaj pojawia. Pamiętajcie, że jeżeli to nie Wasza historia, sprawdźcie swój ascendent
Przepraszam, Wenus bądź Księżyc. Kochani, co ta osoba ma w głowie? No dwójka mieczy. Po pierwsze, moi drodzy, albo jest jakaś blokada u tej osoby, tak? Bo powiedzmy, są dwie osoby i nie wie kogo wybrać, nie wie w kogo zainwestować, tak? Więc tutaj jest taki trochę rozłam między sercem a rozumem. Dla części z Was ta osoba może nie dostrzegać, dlaczego Wy chcecie, żeby to utrzymać w tajemnicy, tak? Może ta osoba właśnie nie wie, kogo Wy wybierzecie, jeżeli to Wy macie tutaj dwie osoby. Ale zdecydowanie jest, kochani, niewidzenie czegoś. Ta osoba właśnie nie dostrzega wszystkiego, nie rozumie wszystkiego w tej relacji. No i na razie właśnie, kochani, czuję tutaj w głowie taką blokadę, ponieważ nie posiada wszystkich informacji, wszystkich wiadomości, całej klarowności dotyczącej Was i Waszej sytuacji. Nie wie, co o tym myśleć, nie wie, jak działać, nie wie, co zdecydować, albo nie wie, co Wy zdecydujecie. No ale, kochani, co jest w sercu tej osoby? No, kochankowie, po pierwsze niesamowita pasja i namiętność, tak? Pasja i namiętność jest po prostu wow. Ale, kochani, kochankowie, to jest energia bratnich dusz, to jest energia bliźniczego płomienia, to jest energia miłości, tak? Z przeznaczenia. Więc ta osoba czuje do Was taką miłość, bym powiedziała, na głębszym poziomie. Czuję taką mocne przyciąganie do Was, tak? To jest taka pasja połączona z namiętnością, z taką, och, wiecie, no, gorąco, gorąco, kochani, bardzo gorąco, niesamowite przyciąganie. No ale, kochani, co ta osoba zamierza? Zamierza na razie się blokować trochę. Mam wrażenie, że może, nie wiem, zamierza trochę ograniczyć kontakt między Wami, może zamierza troszeczkę poblokować się emocjonalnie, ze względu na jakieś jeszcze niewyjaśnione sprawy. Ze względu na jakieś niewyjaśnione sprawy, może nie podjęła jeszcze sama decyzji, a może czeka, aż Wy podejmiecie jakąś decyzję. Ponieważ tak, no mówię, ja czuję, że, kochani, coś tu jest w sekrecie i ta osoba chce, żeby to ruszyło naprzód, aczkolwiek bardzo się stresuje, że jednak to nie ruszy naprzód. Jeżeli chodzi o zamierzenia tej osoby, to ta osoba pragnie z Wami wejść zdecydowanie tutaj na jakiś wyższy poziom tej relacji. Tak? Może pragnie się odciąć ewentualnie od właśnie osoby trzeciej, albo pragnie odciąć się od takiego, no właśnie, takiego tajemniczego związku, bym powiedziała. Mam wrażenie, że ta osoba chce czegoś oficjalnego. I to jest kwestia tak, jeżeli ta osoba posiada dwie osoby, to zamierza zdecydować się na Was. Jeżeli, kochani, to Wy macie dwie osoby, to ta osoba bardzo by chciała, żebyście wybrali ją czy jego. Jeżeli, kochani, to nie jest kwestia żadnych osób, ale jest to na przykład, nie wiem, romans w pracy, ukryty romans, tak, przed światem i tak dalej, to ta osoba bardzo by chciała, żeby to było oficjalne, żeby to wyszło na jaw, żebyście nie musieli się już dłużej ukrywać, żeby to po prostu mogło ruszyć naprzód. Tak to wygląda. Tak to, kochani, wygląda. Dobra. Dzięki serdeczne, moje kochane wodniki. No i zobaczmy rybeczki, rybeczki, na koniec, kochane rybeczki. Zobaczymy, jak u Was sytuacja w tej relacji, w tym związku. Dobra, rybcie, patrzymy, jak u Was, co on, ona myśli, co czuje i co zamierza wobec Was. Ósemka buław, dziesiątka kielichów, ósemka kielichów, okej, okay. Trójka kielichów, koło fortuny i paść pentakli. No i pięknie. Moi drodzy, powiem Wam tak. Co ta osoba myśli? No zdecydowanie jesteście jej celem. I tak, jeżeli jest to dosyć świeża relacja, ta osoba dalej myśli o randkach, spotkaniach, uważa, że świetnie się ze sobą dogadujecie, uważa, że pasja jest niesamowita, że jesteście pełni energii, pełni namiętności, pełni dobrej zabawy, że świetnie się z Wami rozmawia, że świetnie jest z Wami w łóżku, że ogólnie jest super na wielu poziomach, tak? Jeżeli, kochani, jest to jakiś związek, stały związek, który przechodzi jakiś trudniejszy czas, ta osoba myśli o komunikacji do Was, tak? Chce rozmowy, chce wyjaśnień, chce spotkania i pragnie tutaj, myśli o tym, żeby po prostu bardziej zaangażować się w to wszystko, tak? Żeby być może właśnie naprawić tą relację. No kochani, w sercu tej osoby jest i żyje długo i szczęśliwie, więc bez względu na to, czy jest to nowa relacja, czy relacja, która przechodzi jakiś trudniejszy okres, dziesiątka kielichów mówi o tym, że ta osoba myśli tylko o Was, kocha tylko Was, pragnie z Wami rodziny, miłości, szczęścia i wszystkiego, co najlepsze. Tu jest miłość przez duże M, kochani, i ta osoba pragnie z Wami zbudować swoje szczęście dalej, pragnie odbudować swoje szczęście, tak? Chce założyć rodzinę z Wami, jeżeli to jest jeszcze możliwe, tak? Chce dożyć
starości, późnej starości i być tylko i wyłącznie z Wami. Tak to wygląda, taka jest energia dziesiątki kielichów. No i co ta osoba zamierza? Kochani, no z tą ósemką kielichów, to tak. Albo zamierza powrócić do Was i zawalczyć o ten związek, albo zamierza, kochani, odejść od tego, co gdzieś tam się posypało między Wami, zostawić to wszystko za sobą i pójść właśnie w kierunku tego słońca, czyli szczęścia, radości. Dla osób, które są w świeżym związku, myślę, że ta osoba po prostu zamierza ruszyć naprzód. Ruszyć naprzód w kierunku tego związku, w kierunku właśnie, nie wiem, zaangażowania się większego w tym związku. Dla części z Was, jeżeli jest to związek na odległość, ta osoba zamierza się do Was przeprowadzić, spotkać z Wami, tak, face to face. Pragnie, że tak powiem, żeby to wszystko poszło naprzód. Żeby wszelkie jakieś takie niedogodności, blokady zostawić za sobą. I mówię, pójść naprzód, naprzód w tym kierunku większego zaangażowania w tym związku. Trójka kielichów, tak, zdecydowanie tutaj, kochani, albo jakiś stały związek, zaręczyny, pogodzenie się ze sobą, naprawienie tej sytuacji. Koło fortuny ta osoba pragnie właśnie tutaj przejścia na kolejny poziom, albo mówię, polepszenia tej sytuacji. Pragnie z Wami wszystkiego. Koło fortuny jest cudowną kartą mówiącą o dobrych zmianach, więc ta osoba chce tej dobrej zmiany z Wami. No i paść pentakli, zamierza zaangażować się w to wszystko. Zamierza, nie wiem, przynieść Wam jakiś prezent, pierścionek zaręczynowy, zamierza Wam wręczyć klucze od mieszkania, zamierza Wam przedstawić jakieś solidne dowody na to, że się zmieniła i chce czegoś więcej, tak? Ponieważ czwórka pentakli, ta osoba już się mocno zaangażowała w tą relację, tak? Nie chce dużo jakichś blokad między Wami, chce po prostu ruszyć do przodu. Tak, tu mogły być właśnie jakieś blokady między Wami, może odległość, może jakieś sprawy, które się wydarzyły między Wami, ale ta osoba pragnie ruszyć do przodu w kierunku właśnie pojednania, spędzenia z Wami czasu, umocnienia tej relacji, bądź naprawy właśnie tej relacji. Więc będzie podejmować jakieś kroki w Waszym kierunku, bo to Wy jesteście jej słońcem, to Wy jesteście jej szczęściem, jego szczęściem, tak? Nie ma nikogo innego i nigdy nie będzie, kochani. Bo to jest miłość na wieki wieków. Dziesiątka kielichów. Tak, to jest taka karta, kochani. Więc serbeczki, cieszę się bardzo. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo, bardzo za wysłuchanie. Powodzonka, dużo miłości Wam życzę, dużo zrozumienia, dużo ciepełka. No i widzimy się oczywiście w kolejnych czytaniach. Buziaczki, pa, pa.